drop it, smiling low. Gonna hit that bottom for the body and soul. Gonna tap that rhythm, feel the pull. Gonna shake that devil and lose control. Gotta stop, drop, smiling low. Gonna hit that bottom for the body and soul. Gonna tap that rhythm, feel the pull. Gonna shake that devil and lose control. Gotta stop, drop, smiling low. Gonna hit that bottom for the body and soul. Gonna tap that rhythm, feel the pull. Gonna shake that devil and lose control. Gotta stop, drop, smiling low. Gonna hit that bottom for the body and soul. Decydenckich działań mających zatrzymać postępującą katastrofę klimatyczną. Tym razem jako nasze oczekiwania wykrzyczymy: pozwólcie na rozwój odnawialnych źródeł energii. Chcemy jak najszybszych nowelizacji ustaw dotyczących OZE i sprawiedliwej transformacji. Globalne ocieplenie ma źródła antropogeniczne. Wzrost temperatury Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza może doprowadzić do zdestabilizowania systemu klimatycznego. Globalne ocieplenie już przejawia się w postaci coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, ulewne deszcze, fale upałów i zwiększenie niebezpieczeństwa cyklonów tropikalnych. To wszystko fakty naukowe zawarte w ostatnim raporcie Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, IPCC. My, młodzi ludzie, patrząc na nasz świat, boimy się o naszą przyszłość. Globalne ocieplenie rozmywa się w przekazie medialnym i politycznym. Medialnym i politycznym, przepełnionym wiadomościami o wojnie, pandemii, inflacji, kryzysie gospodarczym, neoliberalną narracją ekonomiczną. Przytłoczeni przez nadmiar informacji zapominamy o tym, że wszystkie wcześniej wymienione problemy związane są ze zmianami klimatu. Bo przecież wojna powoduje, że coraz więcej CO2 jest wydzielane do atmosfery, a cieplejszy klimat zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych pandemii. Spowolnienie wzrostu temperatury Ziemi staje się coraz trudniejsze, a nawet już prawie niemożliwe. Realne przeciwdziałania w tej sytuacji w celu uratowania świata nie zostały wprowadzone. Niedługo może nie być, gdzie uprawiać ekonomię i polityki. Czujemy strach. Ale to nie oznacza, że nie podejmiemy walki opartym na jawnym sprzeciwie, buncie i solidarności. Nie zgadzamy się na to, co widzimy. Nie zgadzamy się na zaprzepaszczenie naszej przyszłości, uzasadniane utrzymaniem wzrostu ekonomicznego, który nie może trwać w nieskończoność. Nie zgadzamy się na przedkładanie zysków nad ludzkie życia. Wierzymy, że razem, opierając się na badaniach naukowych, możemy stawić czoła każdemu problemowi, a w naszym przekazie najważniejszym z nich jest globalne ocieplenie, które nierozerwalnie łączy się z każdym innym problemem i pośrednio lub bezpośrednio wpływa na ich występowanie. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery musi zostać skrajnie zminimalizowana, by powstrzymać apokalipsę klimatyczną. Oczekujemy tego nie tylko od polskiego rządu, ale także wszystkich ludzi u szczytu władzy na całym świecie. Pamiętajmy,
to ludzkie życia są ważniejsze od zysków. Wymieramy. Nasz rząd zmarnował ogromne sumy pieniędzy, które miały zostać przeznaczone na redukcję emisji naszej energetyki. Dzisiejszy brak niezbędnych inwestycji bezpośrednio wpływa na wzrost cen prądu i ogrzewania. Polska wciąż nie prowadzi żadnej polityki klimatycznej. Nadal nie mamy ustalonej daty osiągnięcia neutralności, a data odejścia od węgla, 2049 rok, jest tak absurdalna i nieadekwatna, że nikt nie bierze jej na poważnie. Politycy wciąż w swoich programach nie posiadają jasnych i adekwatnych do skali kryzysu rozwiązań. Wciąż brakuje w nich także naszych postulatów, do których realizacji zobowiązała się większość partii. Mamy dość fałszywej proklimatyczności polityków, którzy chcą jedynie zarobić na swojej fałszywej trosce o naszą przyszłość. Mamy dość waszych pustych obietnic, nic nie wnoszących rozmów, bezcelowych szczytów. Mamy dość waszej krótkowzroczności, ignorancji i stawiania zysków ponad ludźmi. Jesteśmy zmęczeni waszą ignorancją. Świat, który nam stworzyliście, to nie świat, w którym chcemy żyć. 7 lat temu światowi przywódcy uzgodnili porozumienie paryskie, składając obietnicę rozwiązania problemu klimatycznego i zobowiązując się do ograniczenia globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. To było 7 lat, które z punktu widzenia klimatu oraz realizacji postanowień porozumienia paryskiego zostały zmarnowane na bawienie się słowami, obietnicami, a w konsekwencji bawienie się naszą przyszłością. Możemy jeszcze zatrzymać wzrost temperatury, jednak żeby to się stało, musimy dokonać natychmiastowych, drastycznych redukcji emisji i osiągnąć jak najszybciej stan neutralności klimatycznej, ponieważ musimy zapobiec niszczycielskim konsekwencjom dla społeczeństwa i środowiska, ponieważ najbardziej narażeni ludzie i obszary już cierpią z powodu każdego roku bezczynności, ponieważ każda tona wyemitowanych gazów cieplarnianych wpływa na nasze życie i naszą wspólną przyszłość. Ponieważ od 3 lat wychodzimy na ulicę i wciąż będziemy walczyć o zatrzymanie ocieplenia klimatu, a ten cel nie podlega żadnym negocjacjom. Zapraszamy was do dyskusji na ten temat z naszego stoiska. Mamy ulotki, mamy wlepy, możecie z nami porozmawiać. Bardzo was zapraszamy. Jestem z Łodzi, jestem aktywistą. Działam w Młodzieżowym Stadium Klimatycznym od ostatniego roku. Uczysz się w jakiejś szkole, czy jesteś studentem? Nie, jestem licealistą 3 klasy maturalnej, tak. Okay. Czyli przed maturą? Tak, tuż przed maturą. Okej, okay, gratuluję zaangażowania. Ja też jestem licealistką 3 klasy, ale nie maturalnej. Okej, okay, czyli 3 klasa niematuralna, ale tak czy owak aktywistka. Tak, aktywistka. Młodzieżowy strajk klimatyczny. Jaką rolę odgrywa u was postać Grety Thunberg? Jest dla nas inspiracją, to ona zapoczątkowała nasz ruch i to wszyscy na niej się wzorujemy, to dzieki niej tutaj jesteśmy i bardzo dobrze, że to ona była tą pierwszą osobą wśród młodych ludzi, która została zauważona i zwróciła uwagę polityków, a także opinii publicznej na ten problem. To, co Franek przed sekundą powiedział, jest zgodne tak naprawdę z tym, co ja uważam. Gdyby nie Greta, możliwe, że znalazłaby się inna osoba, inny aktywista, inna aktywistka, która zostałaby zauważona, czy to w Szwecji, czy to w Danii, czy w jakimkolwiek innym kraju. Ale to tak naprawdę Greta została zauważona i przez to my mamy większą siłę przebicia. Możliwe, że gdyby nie ona, również moglibyśmy tutaj dzisiaj stać i protestować, ale ułatwiło to na pewno sprawę, szczególnie w przekazie medialnym i w opinii publicznej. A jak sprawie walki z ociepleniem klimatu i generalnie z kryzysem klimatycznym sprawie przysłużyła się pandemia? Pandemia pokazała, że media mogą zainteresować się jednym tematem i cały czas o nim mówić, bez przerwy, codziennie. Wydawało się, że jest to niemożliwe właśnie do rozpoczęcia pandemii i że takie skupienie mediów na temat na przykład jednego najistotniejszego teraz dla społeczeństwa tematu jest niemożliwe. A jednak, i tego też oczekujemy od mediów, że obok tych najważniejszych tematów, które teraz nas dotyczą, jak wojny, inflacji, pandemii, będą także cały czas codziennie podejmowały temat zmian klimatu, ponieważ tak jak wspomnieliśmy w naszym przemówieniu, jest to bezpośrednio związane z tymi wymienionymi problemami. Skupienie się, media mają największy wpływ na opinię publiczną. W momencie, w którym nadal mamy osoby, które negują występowanie zmian klimatu, poruszanie tematu przez media w sposób
zgodny z nauką, jest tym, czego tak naprawdę wymagamy, bo to właśnie dzięki przekazowi medialnemu ludzie mogą dowiedzieć się tak naprawdę, jak wygląda rzeczywistość. Niektórzy mówią, że Greta Thunberg to celebrytka, ma wiele też wrogów. Co na ten temat sądzicie? Czy celebrytyzm pomaga, czy przeszkadza w tym wypadku? Wydaje mi się, że celebrytyzm może zwracać uwagę. Oczywiście wiele osób celebrytyzm niechęca od razu do takiej osoby, która podejmuje jakikolwiek temat. Też nie określiłbym Grety Thunberg mianem celebrytki. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie tym bardziej się wycofała z przestrzeni publicznej. I też nie wydaje mi się właśnie, żeby była taką celebrytką, jaką my określamy na przykład polskich ludzi występujących w telewizji śniadaniowej. No na pewno to jest inna kategoria aktywizmu.